Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was prawie w odcinku simsowym. Dlaczego prawie? Otóż jak widzicie pewnie po tytule filmu, Simsy dzisiaj mają mały problem. Jak pamiętacie, tydzień temu miałem formatowany cały komputer, cały dysk, wszystko i nic. I okazało się, dopiero teraz, kiedy chcę nagrywać Simsy, czyli w piątek wieczorem, tak, bo jestem piękną, cudowną bułą, która nie może tego zobaczyć szybciej i nie może tego znaleźć szybciej, okazało się, że nie mam save'ów do naszej serii The Sims 4 ptaków, naszych pięknych, kochanych, cudownych. Słuchajcie, przeszukałem wszystko. W sensie, no wiadomo, że na moim dysku nic nie zostało i nie miało prawa nic tam zostać, tak? Po formacie. Więc, dzisiejszy odcinek jest w sensie zawieszony. Serii nie zawieszam oczywiście, bo mam nadzieję, że save'y odnajdę. One gdzieś są. Ja pamiętam, że ja je kopiowałem specjalnie, bo wiedziałem, że może być taki problem, że nie będę miał save'ów zapisanych. Więc save'y sobie skopiowałem. One gdzieś są, na którymś dysku zewnętrznym, na którymś pendrive'ie albo gdzieś. Mam tego zbyt wiele, żeby to odnaleźć. W sensie, wiecie, podłączałem wszystko, próbowałem to znaleźć, tego nie ma. Gdzieś prawdopodobnie mam jeszcze jeden dysk, który jest w aucie i chyba tam to powinno być, dlatego że korzystałem z tego dysku zaraz po formacie, w sensie potrzebowałem przenieść dane na inny komputer, no, nieważne. Ten dysk jest w aucie, czy tam pendrive, powiedzmy większy, niech będzie tak. Więc jeżeli tam tego save'u nie ma, no to wtedy możemy mówić, że mamy problem. I mam nadzieję, że nie wiem, że ktoś z was, z moich kochanych widzów, grał sobie też Państwem Ptaków i może robiliście podobną historię do mojej historii i możecie mi podesłać ewentualnie save'a albo cokolwiek, nie wiem. Ja mam nadzieję, że nasz save się znajdzie i Państwo Ptakowie, Państwo Ptacy, whatever, Sim, Elka i Przemek się znajdą i będą cali i zdrowi. Dlatego dzisiejszy odcinek wygląda jak wygląda, w sensie wy pewnie widzicie jakąś miniaturę teraz Simsów na ekranie YouTube'a i mam nadzieję, że się nie gniewacie na mnie za to, że dzisiaj Simsów nie ma. Aczkolwiek jak wrócimy, to wrócimy z pełną mocą i damy z siebie wszystko, żeby seria była jak najdłużej, jak najciekawsza i jak najczęściej się wchodziły odcinki, w sensie zawsze już były, już żeby nie było przerw żadnych, żeby było po prostu dobrze. I słuchajcie, już takie małe info odnośnie dzisiejszego dnia. Jest nowa seria na kanale u mnie z Wojtkiem, jest to Saints Row 4. Seria jest, słuchajcie, przemiodna. Pierwszy odcinek jest takim swoistym wprowadzeniem, prologiem do tego wszystkiego, co się może wydarzyć w przyszłości. Ja w Saints Row nigdy nie grałem, w sensie w czwórkę. Nigdy też u nikogo Saints Row nie oglądałem. Gdzieś tam pamiętam u Wojtka widziałem kiedyś chyba jakiegoś let's playa małego, jeszcze jak się, wiecie, nie znaliśmy w ogóle. Jak przez mgłę mogę gdzieś tam pamiętać jakieś może poszczególne urywki z całej gry. Natomiast chciałem spróbować swoich sił. Ja w Saints Row nie potrafię. Ja nie potrafię też w Tomb Raidery, nie potrafię też, wiecie, właśnie w Resident Evil, bo tam trzeba strzelać, ja strzelać nie potrafię. Strzelam po nogach, po kostkach, tylko nie w głowę. A jak mam strzelić do celu, to też tego nie potrafię. Więc ta seria będzie serią lamerską, będzie śmiesznie, będzie zabawnie. Mam nadzieję, że się w nią wkręcicie i że będzie super. Tak właśnie mówię o tym wszystkim dzisiaj, korzystając z okazji Simsów, bo mówię, okej, mogę sobie do was pogadać, to pogadam sobie do was. I jeszcze takie też małe ogłoszenie. Jako, że jest sobota, ja jestem teraz na uczelni pewnie. Bardzo pilnie się uczę i nikt nie ma co do tego wątpliwości, że ja jestem bardzo pilnym studentem, prawda? Prawda, moja kochana Gwardia Andeca. No. Więc słuchajcie, zapraszam was też dzisiaj na live'a, bo nie mojego live'a, Wojtek będzie miał live'a chyba o godzinie 18, albo w okolicach godziny 18, może tak. Jeżeli macie ochotę do niego pójść na live'a, to bardzo was chętnie i serdecznie i w ogóle was zapraszam. W co będzie grał, tego nie mam pojęcia, bo nagrywam tego vloga wieczorem w piątek. W sensie audiologa informacyjnego bardziej, może tak. Ale wiem, że będzie miał live'a, więc zapraszam was już teraz do niego. Może w Simsy sobie pogra, nie wiem. Może jakoś tak to wam zakompensuje, nie mam pojęcia. No, ale live będzie o godzinie 18, albo w okolicach godziny 18. Ja mam nadzieję, że się na mnie nie gniewacie za dzisiejsze Simsy i że wrócicie za tydzień do mnie na kanał. Nawet nie tylko na Simsy, ale na wszystko inne, co się pojawia zawsze, bo serie są śmieszne i serie są czasem naprawdę lamerskie w moim wykonaniu. Ale tu jest, wiecie, kanał dla lam. Także moja Gwardia Andeca, jesteście oficjalnie moimi lamami prywatnymi, tak. Niech będzie i tak. Dobrze, myślę, że tyle starczy.
Na teraz się z wami żegnam i mam nadzieję jeszcze raz, że się na mnie nie gniewacie. Ja postaram się tego save'a odnaleźć. Jeżeli się nie uda, to nie wiem, spróbuję może gdzieś tam sam poza nagraniami pograć Elką, Przemkiem, w sensie, żeby doprowadzić do tego wszystkiego, co mają teraz. Żeby, no, w sensie Elka już nie będzie z nim roślem, jeżeli się nie uda znaleźć save'u. Przemek będzie wampirem, to się wszystko jeszcze okaże. Mam nadzieję, że słyszymy się w innych rzeczach, trochę weselszych niż dzisiaj. Chociaż dzień jest smutno, damy radę, nie będziemy się poddawać. No i co? I czekamy na Simsy, czekamy na Minecraft. Właśnie, taka jeszcze mała informacja. Minecraft na modach będzie w poniedziałek u mnie. Będzie modowa seria. Razem z Wojtkiem postanowiliśmy, że trochę Minecrafta urozmaicimy, jako że ja nigdy nie grałem na modach. Wojtek był wielkim przeciwnikiem modów, ale się namówił dzięki mnie. Niech będzie, że się dzięki mnie namówił. Więc seria powstaje. Pierwszy odcinek będzie u mnie w poniedziałek o 15 pewnie. Więc... Serdecznie zapraszam wszystkich fanów Minecrafta, bo może być ciekawie i będziemy potrzebować na pewno waszej pomocy, dlatego że dwie lamy w Minecrafcie modowanym, no, może być gorąco, może być grubo, także tak. Okej, dobra, kończę tego audiologa, więc mam nadzieję, że się nie gniewamy, że wszystko jest dobrze i że się słyszymy... Ja nie mogę do was tak długo mówić, no. Więc mam nadzieję, że się słyszymy w innych materiałach, że będzie super i wpadajcie na nasze live'y i w ogóle, także trzymajcie się i do następnego, pa, pa!